Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Markowa. Słońce muska swymi promieniami. Kryje się tu historia między chałupami. Historia, losy życia w codzienności trudzie. Lubiani byli bardzo, oj, to dobre ludzie. Wokół nich tylko pola, sąsiadów nie miały. Żyły ze sobą w zgodzie, innym pomagały. Kim on był, że nie myślał o swoim ocaleniu? Był człowiekiem, w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Markowa, wstęga drogi strojona wierzbami, wiatrak koźlak i płoty między zagrodami, drewniane chałupy, dachy słomą kryte, brzegi rzeki Markówki, pola słane żytem i pasionka, i żniwa. I wiejska zabawa! W Przeworsku ponoć była rolnicza wystawa. Ogród, sad, głębia studni, ławeczka przed domem. Józefie, czy z wystawy wróciłeś z dyplomem? Za pomysłowe ule, narzędzia pszczelarza, własnej konstrukcji. Fiu, fiu, twój talent poraża. Uuu, dyplom, za wzorowy wychów jedwabników i wykresy ich życia. Ty larw miłośniku, zrób larwie na morwie jakieś ładne zdjęcie. Nie śmiej się. Fotografia to świetne zajęcie. I sam to poskładałeś? Uśmiech, pstryk, migawka? Mogę ci zrobić zdjęcie? To nie jest zabawka. Ej, uważaj na statyw. A ty stań przy ulach. To tak wygląda twoja kamera obskura? Co to? To jest obiektyw. A to? To przesłona. Już wkrótce kupię sobie aparat Corona. Uśmiech! Wciąż coś kupujesz. Książek masz bez liku. Po co ci ta? Budowa radioodbiorników? Przyroda i technika. A gdzie czas na harce? I to wykorzystanie wiatru w gospodarce. Jeszcze prenumerata. Przegląd ogrodniczy. Józef, masz taką wiedzę, a nie umiesz liczyć. Jak to nie umiem liczyć? A tak to, sąsiedzie, nie umiesz, no bo życie kawalera wiedziesz. Lata płyną, a wiosen ile masz za sobą? Przestań. Dzielna niewiasta jest domu ozdobą. Już czas najwyższy szukać swej drugiej połowy. Pomyśl, kto grał Maryję w jasełkach grudniowych? Wiktoria. Tak, Wiktoria. Maryja jak z nieba. A do pięknej Maryi Józefa potrzeba. Nie trać czasu, uderzaj do panny w konkury. Oj, będą się rodzili synkowie i córy. Wiktoria. Ach, Wiktoria. Takie piękne imię. Sąsiad słusznie mi prawi. Już czas na rodzinę. To zadanie jest nie lada. Łatwo mówić do sąsiada. Trudniej szeptać pięknej dziewce, aż mi wali serce. Serce tęskni do miłości, w drugim sercu chce zagościć. Wiem na pewno, co dwa serca to nie jedno. Serce tęskni do miłości, w drugim sercu chce zagościć. Wiem na pewno, co dwa serca to nie jedno. Wszak znam te
dobrego kawalera. Coś się długo w kwestii zbiera, lecz uśmiecha się szeroko. Chyba wpadł mi w oko. Serce tęskni do miłości, w drugim sercu chce zagościć. Wiem na pewno, co dwa serca to nie jedno. Serce tęskni do miłości, w drugim sercu chce zagościć. Wiem na pewno, co dwa serca to nie jedno. Wiktorio, spójrz na jabłka. Ależ obrodziły. Twoja szkółka. Ach, jestem dumna z ciebie, miły. Zaszczepiłem dziś parę drzewek u sąsiadów. Będzie pożytek wielki z markowiańskich sadów. Słonko, skórkę jabłka grzeje. Świat się śmieje, świat się śmieje. Kim jest ten, kto? To zagadka. Chciałby dzieci miały jabłka. Pracowite, zręczne dłonie szczepią grusze i jabłonie. Dumna z niego jest prababka. Chciałby dzieci miały jabłka. W gazecie opisali rolę Adamusa, którą zagrałeś świetnie. Dostanę całusa? Postawiłem chałupę, posadziłem drzewa. Teraz naszym dzieciątkom chciałbym pieśni śpiewać. Stasia, Basia i Władzio, Franuś, Antoś, Maryś, to są moje dyplomy. To moje Oskary. Oskary? Chyba o skarby. Skarby, skarby. Dary. Stasia, Basia i Władzio, Franuś, Antoś, Maryś. A pod sercem jest serce okryte welonem. Skarb najmniejszy, najdroższy skarb, nienarodzone. Jak ma na imię? Kto jest dzieciątka patronem? Jeszcze nie ma imienia, jest nienarodzone. Ustawcie się tu wszyscy, zrobię fotografię. Basiu, uśmiech. Hej, uśmiech. Władziu. Nie potrafię. Uśmiech wychodzi z serca i biegnie do świata. Umila życie innym i przyjaźń oplata. A dzięki fotografii zostanie na lata. Stań z rodziną, jak potrafisz. Do rodzinnej fotografii ustaw ciup, a w oczach szafir. Na rodzinnej fotografii mina, jak się komu trafi. Na rodzinnej fotografii dla potomnych do biografii. Skarb rodzinnej fotografii swe oblicza rozpromięcie. Zróbmy zdjęcie! Proszę, miejscem się zamieńcie. Zróbmy zdjęcie, zróbmy zdjęcie. Sens pamiątki tej docencie. Zróbmy zdjęcie, zróbmy zdjęcie. W codzienności i przy święcie. Zróbmy zdjęcie. Mama, tati jest objęcia. Róbmy zdjęcia, róbmy zdjęcia. Dzieci stoją bez mrugnięcia. Zróbmy
zdjęcia! Uśmiech, mina bez zadęcia! Zróbmy zdjęcia! Zróbmy zdjęcia! Stań z rodziną jak potrafisz, do rodzinnej fotografii. Ustaw ciup, a w oczach szafir. Na rodzinnej fotografii mina jak się komu trafi. Na rodzinnej fotografii dla potomnych do biografii. Skarb rodzinnej fotografii. Brawo! Mamy rodzinną, piękną fotografię. Mamo, muszę dokończyć moją kaligrafię. Stasiu, miło, że jesteś taka pilna w lekcje. Będzie miała po tobie wzorowe świadectwa. Zmrok wdarł się już do izby. Pracować niełatwo. Zapal lampę naftową, potrzebne nam światło. Mam dla was niespodziankę. O, pracuje główka. Zamiast lampy naftowej... A co to? Żarówka! A żarówka co robi? A żarówka świeci! Świeci? Jak ona świeci? Posłuchajcie, dzieci. Postawiłem w ogródku wiatrową turbinę. Wiatracek, tak, wiatracek! Zaraz zrobisz minę. Od łańcuta wiatr tęgi przez pola zawiewa. Piasek unosi w górę i porusza drzewa. Dmucha i tak w ruch wprawia skrzydełka wiatraka, że kręcą się i kręcą. Wystrasujesz spaka. Obrót skrzydeł przekłada się na wał obrót i w ruch wprowadza wirnik. Popatrzcie na ogród, tam gdzie jest generator. Ja tam widzę zabę. Płytki magnesu pędzą, zwoje miedzi, kabel zbiera prąd wytworzony i przesyła skrycie do izby. Gdzie żarówka wisi na suficie i żarówka zaświeci. Brawo! Brawo, tato! A możemy zobaczyć z bliska generator? Jutro wszystko pokażę. Teraz czas na spanie. Pacierze i do łóżek. A będzie śpiewanie? Stasiu, Basiu, Władziu, Franiu, Antosiu, Marysiu, trzeba myśleć już o spaniu. Ciii, nie zbudzić misiów. Ciii, nie zbudzić misiów. A pod sercem śpi nienarodzone. Dobry Boże, miej w opiece skarby powierzone. Skarby powierzone. Wiktorio, ważny temat mam do omówienia. Saul Goldman z synami szukają schronienia. Przyjmiemy ich na strychu. Nasz dom na uboczu. Będą u nas daleko od podstępnych oczu. Jest jeszcze Gouda Grünfeld i Leja z córeczką. Wyszykuj strych dla wszystkich. Jakoś się pomieszczą. Nie boisz się? Józefie, Bóg nam będzie siłą. Nie możemy nie przyjąć. Przecież ich zabiją. Noc nad miastem, noc nad wsią, dobrym snem dzieci śpią, dobrym snem. Jak postąpić, czy ja wiem? Powiedz mi, co myślisz, jak postąpić trzeba. Boże, pomóż, pomóż proszę poznać wolę nieba. Powiedz mi, co myślisz. Myślę, że tak trzeba. Powiedz, co uczynić.
słuchać woli nieba. Noc nad miastem, noc nad wsią, czy się boisz, dzieci śpią? Ty się boisz, ja to wiem, dzieci śpią. Przytul mnie, powiedz mi, co myślisz. Myślę, że tak trzeba. Może pomóż, pomóż proszę, słuchać woli nieba. Noc nad miastem, noc nad wsią, dobrym snem dzieci śpią. Dzieci śpią dobrym snem. Ty już wiesz i ja już wiem. Śniadanie! Dzieci, wstawać! Pacierz i śniadanie! O, przyniosłeś wodę! Dziękuję, kochanie! Stasieńko, na poddasze zanieś miodu, chleba. Czemu nie zejdą na dół? Córeńko, tak trzeba. Lubią mieszkać na strychu, czy nie mają domu? Nie pytaj, Basiu, wiele i nie mów nikomu. Tata postawił chatę i ściany pobielił. Teraz naszym domostwem możemy się dzielić. Trzeba się z drugim dzielić tym, co sami mamy. To najlepszy dowód, że z serca kochamy. Jak nasze dobre pszczółki w ulach za ogrodem. One się dzielą z nami, swym woskiem i miodem. Pracowita pszczoła, nektar z kwiatka zbiera. Pracowitą pszczołę pielęgnuje pszczelarz. Podra zdrowia i urody, pszczółki dają słodkie miody. Tak jak pszczoła miodem pszczelim, tym co masz trzeba się dzielić. Na wiejskim grzebowisku rozstrzelali rywki. Józef! Ciszej bądź! Niemcy wymordują wszystkich! Wyrzuć ich! To szaleństwo! Pójdziecie do ziemi! Nie sądźcie. Nie będziecie też sami sądzeni. Dzieci śpią? Śpią już słodko. Poczytam przez chwilę. Biblia niech mi podpowie, jeśli sam się mylę. Szedł tam Samarytanin, będący w podróży. Nad człowiekiem się schylił, oliwą usłużył. Tak, tak, Samarytanin. Biblia prawdę wskaże. Miłość okazać bliźnim. Droga na ołtarze. Wiosna, 44. Markowa o świcie. Za ukrywanie Żydów śmierć! Wychodzić! Raz! Wychodzić przed chatę! Właduś! Basiu! Antosiu, weź za rękę tatę! Józef, zaczynam rodzić! Spokojnie, kochanie. Stasiu, trzymaj Marysię! Franiu! Mamo, co się stanie? Boję się. Ja się boję. Odważnym być trzeba. Mamo, dokąd idziemy? Idziemy do nieba.
Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ta miłość doprowadziła rodzinę Ulmów do największej miłości, do nieba. Małżonkowie Wiktoria i Józef Ulmowie wraz z dziećmi Stasią, Basią, Władziem, Franiem, Antosiem, Marysią i nienarodzonym maleństwem pod sercem matki tu w Markowej zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego. Dostąpili chwały ołtarzy.